Ostatnio w Legnicy kręcono zdjęcia do filmu Jack Strong. Ma to być film o Ryszardzie Kuklińskim. Na prośbę mojego kumpla chciałem troszkę nagrać proces kręcenia tego filmu. Okazało się to trudne. Najpierw zrobiłem kilka ujęć w dzień, ale podstawowe zdjęcia były kręcone w nocy i to było trudno zrobić, ponieważ teren był obstawiony, a z daleka po ciemku to nie wychodziły te filmy. No ale co nieco widać. No, ulice były mocno oświetlone, samo przejście też było oświetlone. Ryszarda Kuklińskiego nie widziałem, ale za to policji było dużo i służby ochronnej, która nie dopuszczała na plan nikogo obcego. O, proszę bardzo, widać. No, Legnica wygląda jak Berlin, po raz kolejny już, bo kiedyś był taki film kręcony o Berlinie. O, a tu widzimy, w środku siedzą żołnierze amerykańscy i radzieccy, ale nie chcieli wyjść, żeby się mi pokazać. No. Na zakończenie powiem, że oprócz tych ujęć był kręcony kawałek tego filmu w Hucie Legnica. I oto jedno zdjęcie ściągnięte z internetu. A na koniec... Teraz właśnie tutaj prezentuję bonus. Nie wiem, czy Państwu się spodoba. No. Gonię ptaki. Gawrony w parku. No, gawrony w parku. No, jeśli nie podobał Wam się bonus, to napiszcie po prostu w komentarzach i już.